Marek Palczewski, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o brudzie w mieście i o tym, jak z tym brudem walczyć. A do dyskusji zaprosiłem pana Macieja Grupskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi oraz pana Jarosława Janowskiego, łódzkiego przewodnika. Pan często prowadza wycieczki po Łodzi. Czy pan się wstydzi za Łódź, za to miasto? No właśnie, to jest w tym wszystkim największy problem, bo to nie miasto się wstydzi, tylko przewodnicy, którzy oprowadzają wycieczki i słyszą od oprowadzanych grup, a szczególnie od opiekunów tych grup, bo mi się zdarza najczęściej prowadzić wycieczki szkolne, że jest akurat w ten sposób w tym mieście, że jest tak brudno. Ale co pan konkretnie słyszy? Co pan konkretnie najbardziej słyszy? Na co się skarżą? Najbardziej problematyczne są wejścia do autobusów i do tramwajów, gdzie opiekunowie tych grup, przyjeżdżających do Łodzi najczęściej pociągami, mówię o wycieczkach szkolnych, pytają, czy za to, co jest w środku, muszą faktycznie zapłacić pełną wartość biletu MPK. Panie przewodniczący, powinni płacić pełną wartość? Czy może jakieś ulgi będą powinni płacić pełną wartość za oczywiście pełną usługę, czyli również za to, aby bezpiecznie dojechać z jednego miejsca do drugiego, jeżeli oczywiście zainteresowani są takim przejazdem, ale również w warunkach komfortowych i warunkach czystości. Ten problem czystości w mieście oczywiście nie jest tylko związany z samym MPK, chociaż również jest to zauważalne i tutaj ja bardzo dziękuję przewodnikom łódzkim za pełną dokumentację. Ta dokumentacja jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o czystość w ogóle w mieście, pokazuje pewne sprawy. My od około 2 tygodni bardzo dużą dyskusję rozpoczęliśmy. Chwała, że ta dyskusja się zaczęła w Radzie Miejskiej z udziałem prezydenta miasta, dzięki również Gazecie Wyborczej, która bardzo dużą akcję przeprowadziła. No ale przypomnijmy, że sami mieszkańcy w czasie tej akcji uznali Łódź za najbrudniejsze z dużych miast w Polsce. Mamy brudne parki, mamy brudne skwery, mamy brudne budynki, mamy mnóstwo napisów, nie tylko antyżydowskich, ale wszelkiego rodzaju brzydkich napisów na murach miasta, na murach domów. Więc co z tym zrobić? Od czego należy? Czyli dlatego idziemy za ciosem, bo ja uważam, że sytuacja jest bardzo dobra, że mamy pewien bunt społeczny, jeżeli chodzi o ocenę miasta pod względem czystości i dzisiaj wspólnie tutaj z przewodnikami miejskimi, z panem Janowskim, ja zaproponowałem rozwiązanie, które określa termin, czyli rok czasu dajemy władzom miasta na to, aby miasto uzyskało pewien stan zerowy czystości w mieście, stan, w którym będziemy w stanie określić, że jesteśmy zadowoleni, jesteśmy przynajmniej dumni na to, że możemy pokazać to miasto i to miasto jest miastem pod wieloma względami, miastem czystym. Rok czasu, czyli do 1 kwietnia to do 31 marca. Brzmi prima tak, to oczywiście, żeby to nie była sprawa bardziej kabaretu. Co na to ma się składać? Na to ma się składać oczywiście pewnego rodzaju niezadowolenie społeczne, które jest wyrażane w wszystkich opiniach. Ja zaproponowałem dzisiaj, aby mieszkańcy naszego miasta w dużych ilościach, maksymalnie pokazały to swoje niezadowolenie, składając pisma do prezydenta miasta i przewodniczącego rady, wskazując obszary. Takie no dobrze, pismo oczywiście wiąże urząd. Właśnie, co dalej? No, ludzie będą niezadowoleni, bo jest brzydko w ich obejściu, bo jest brzydko wokół ich bloku, bo bloki są zasmarowane tymi różnymi obscenicznymi nawet napisami. Co dalej? Co znaczy, z tym gmina Łódź oczywiście ma parę możliwości do wykonania. Gmina Łódź ma w imieniu prezydenta miasta, może się prezydent zwrócić do Rady Miejskiej o to, żeby uzyskać dodatkowe środki na to, aby wzmocnić te służby, które do tej pory sprawują pieczę nad czystością, nie wywiązują się z czystości miasta. Oczywiście Rada odpowie w ten sposób pozytywnie. To jest kwestia również pewnego programu, który ma pokazać, że jesteśmy w stanie zamalować wszystkie napisy w mieście, ale nie zamalować w taki sposób, jak do tej pory było robione, czyli na podłożu koloru jakiegoś malujemy białą farbą i pokazujemy, że mamy wiele białych plam w mieście i tak naprawdę pokazujemy,